Cześć, ja jestem Virios, witajcie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac i dzisiaj znowu wałkujemy postać Ewy. Miał to być, przyznam się bez bicia, miał to być treningowy odcinek, ale niestety, znaczy niestety, bardzo dobrze się stało. Ewa znalazła właśnie nic innego jak doktora Fitasa i w sumie całkiem realna stała się szansa udania się do katedry, żeby zmierzyć się z Isaaciem. Ponieważ tak jak ktoś mi z was w komentarzach kiedyś polecał, że posiadając doktora Fitasa powinniśmy się udawać, aby walczyć z Isaaciem, ponieważ wtedy bardzo rzadko wystrzeliwuje on w naszą stronę swoje łzy. Czy ta teoria się sprawdzi, czy faktycznie tak jest? Zobaczymy. Sprawdziłem na wiki i faktycznie opis na wiki jest następujący, że... Wow. I opis na wiki jest następujący, że nie za dobrze jest posiadać itemy, które zwiększają szybkostrzelność, ponieważ właśnie wtedy Isaac będzie jeszcze częściej strzelał w naszą stronę swoimi pociskami, więc będzie jeszcze gęściej, jeszcze będzie mniej miejsca, aby w ogóle jakoś, nie wiem, móc unikać tych jego strzałów. Więc... kurczę... wybitnie obrodziło nam w tym odcinku pająkami. A są to dosyć wredne postaci, jeżeli ma się doktora Fitasa. Mam nadzieję, że to koniec i już nie będzie ich tutaj więcej i nie będą nam tu przeszkadzały. Natomiast fajny patent jest taki, będziemy mogli sobie odnajdywać wszystkie secret roomy, wszystkie super secret roomy bezkarnie, ponieważ będziemy sobie obstrzeliwać wszystkie ścianki jak popadnie, aż będziemy znajdować te rumy, znaczy jak popadnie. Oczywiście trzymając się jakichś tam zasad, nie wiem, ekstra. Zebraliśmy oczywiście wcześniej jeszcze Mom's Pearl, czyli item, który zwiększa... Ha! Poison Touch, świetnie. Do tego jeszcze bombki mamy, które mogą zaaplikować infekcję przeciwnikom. Uciekinierzy z mięsnego. Świetnie. Celowałem w tego górnego, ale to się nie liczy, ponieważ oba już poszły do piachu. Mamy już zebrany item Mom's Pearl, który zwiększa naszą szansę znajdywania Soul Heartów, co w sumie w porównaniu... Wow, jest i telepills. Dokładnie tak. Ha, tylko pasowałoby stąd jakoś wyjść bez obrywania. Niestety zapłaciliśmy za ten teleport połową Soul Hearta, ale taka opłata w zamian za półtora Soul Hearta do przodu to żadna opłata. Okej, mamy co prawda mnóstwo kluczyków, ale skoro marnować... Po co marnować kluczyki, skoro można się dostać skrótem do samego sklepu? Nic nie możemy kupić, znaczy możemy kupić Soul Hearta. To w sumie... To w pewnym sensie kusząca opcja, ale na razie poeksplorujmy dalej. Strasznie nie lubię pajęczyn. Spowalniają i to po prostu mnie irytuje. No. Od razu lepiej. Dobra. Widzę już, gdzie jest pokój z bossem. Tu już wszystko poodkrywaliśmy. Okej. Czyli czas się zmierzyć z bossem. Ciekawe, co to będzie tym razem. Mam nadzieję, że coś łatwego i szybkiego do zniukowania. Pin! Bo trochę triki, ale... Do czasu. Speed up. Ryzykować. Ha! Mamy postać Blue Baby. Brać czy nie brać? Wybaczcie, że sprawdzę. Nie, to jest Brother Bobby. Jak mogłem zapomnieć, jak się nazywa ta postać? Strzela regularnymi łzami.
Okej, okay. Nie, podziękuję na razie. Było miło, kolorowo, ale schodźmy w dół. Curse of Labyrinth. Mam nadzieję, że w miarę szybko odnajdziemy. Ekstra. Po prostu idealnie. Wow. Fuck! Okej, okay, musiał nas dziabnąć. Marnujemy w bzdurny sposób po prostu. Czy da się wystrzelić stąd tego chesta? Chyba nie bardzo. Okej. Okay. To bombkami wojuje, od bombek ginie, jak mawiają. Jak też się to skończyło dla tych jegomości. Wow. Złośliwe ogniska. Ok, trochę kluczy mamy, więc spróbujmy. Wheel of Fortune, czyli spawnuje nam maszynę losującą, jeśli dobrze pamiętam. A my szukamy... Fuck! Już po raz kolejny straciliśmy Soulhearta. Muszę w bardziej rozsądny sposób wpadać do tych pokoi, bo jednak chyba poczułem się zbyt pewny siebie z tym doktorem Fitasem. Jest i ukryty pokój. Okej, okay, super. Trzeba zbierać hajs i szukać oczywiście Secret Roomu. Nie! Co ja robię? Rany boskie, to było głupie jak cholera. I w międzyczasie odnajdujemy Super Secret Room. A w nim Soul Heart. W nim Eternal Heart. Co ja gadam? Fuck. Nie da się rozrzucić, oczywiście. Czy tutaj chociaż da się zdetonować jakoś sensownie? No tutaj się udało. Niewiele nam to co prawda daje, bo i tak nasze super ukochane Soul Hearty straciliśmy. Uff, na szczęście tutaj całkiem nam się udało. Wow. Jest i skałka. A w skałce... Niestety, nie ma Soul Heartów. Dwie łyse pieczenie na jednym ogniu. Okej. Okay. Strasznie elegancko wygląda Ewa w tym kapeluszu, w tym cylindrze. Dawno nie widzieliśmy gridów. Znaczy, nie żałuję, oczywiście bardzo dobrze, że dawno nie widzieliśmy gridów. No. Jest i Treasure Room. Czyżby Dead Sea Scrolls? Tak to się chyba nazywało. Sprawdźmy na wiki. Dead Sea Scrolls. Okej, okay, daje nam po prostu randomowy efekt z jakiegokolwiek innego itemu. Czy warto brać, czy nie warto? Ja zostawiam sobie telepaty for dummies. Celność mam nie najlepszą. Wow! Okej. Okay. W tych jest dosyć trudno strzelać. Poruszają się szaleńczo. No, come on. W złotej kace mnóstwo hajsu. Moglibyśmy się już w sumie powoli udawać. Wow. W stronę sklepu chociażby. No! Dokładnie tak, mamy full HP-ki.
Udajmy się w stronę sklepu. Może nam się trafi na przykład, nie wiem, na przykład kompas, albo na przykład, nie wiem, coś innego fajnego. Świeca! Ha. Okej. Okay. Brać świecę? Dobra. Okej. Okay. Mamy całkiem ciekawe combo, muszę wam powiedzieć. Zobaczymy, jak nam się to sprawdzi w ogóle. Dobra, przetestujmy to combo na walce z bossem. Rany boskie, żeby wszystko poszło po naszej myśli. Okay. No! Of course, przecież to jest wersja duża, więc czeka nas jeszcze druga walka z bossem. Ale mamy już pierwszą osłonkę, która nas będzie ochraniała jeszcze. Okej, okay. Kto teraz? Wow. No! Okej, okay. Mój cel jest po prostu porażający. Porażający mózg! Dobra, HP up. I soul hearty. I wrócimy, of course. To chyba było w tym levelu, po naszego Eternal Hearta, żeby się dopakować jeszcze bardziej. Czy to było na tym levelu? Czy to pominąłem? Nie, to chyba było na tym levelu. Okej, mamy koło fortuny. A to znaczy, że możemy sobie zespawnować... Okej, okay, na przykład taką maszynę. Pograjmy trochę, może jakaś karta nam wypadnie, ciekawa. Magician. To w sumie robi to samo, co robiła nam ta księga. Że nasze strzały lecą w stronę przeciwników, są namierzane. Jest i Soul Heart. Świetnie. Postaram się już teraz, obiecuję, że będę bardziej szanował te Soul Hearty, które nam wypadły. Kolejna karta. Co ty nam dajesz teraz, karto? Lovers. Dobra, zostawię sobie tą kartę. Dobra, gram dosyć dużo razy na tej maszynie i w sumie zużyję na niej całą kasę, ale mając doktora Fitasa, dosyć szybko się kompletuje te pieniądze, więc mam nadzieję, że dosyć szybko odrobimy nasze straty w następnym levelu. Okej. No powiem wam, że powolutku ciekawy setup nam się tutaj szykuje, bo mamy doktora Fitasa, mamy Cube of Meat, który zawsze stanowi jakąś tam, powiedzmy, osłonę przed strzałami. Do tego mamy świecę, do tego mamy całkiem fajną ilość HP-ków. Okej. Muzyczka już robi się demoniczna. Trzeba trzymać się na baczności. Okej. Co ja robię? Dobra. Zapomniałem o świecy. I to jest to. Posiadamy świecę i co z tego? Jak potem panikujemy i nic dobrego z tego nie wychodzi. Okej. Muszę pamiętać cały czas. Mamy świecę. Are you fucking kidding me? Yeah! Tak to się robi! Koniec zabawy. Nadszedł czas masakry. Tu już byliśmy. Czy tutaj kryje się gdzieś...
Właśnie, czy świeca rozwala... Okej, nie, świeca nie rozwala ognisk. Nic nam to nie przeszkadza. Ciekawe, co skrywa... Kolejny treasure room. Troszkę mało kluczyków mamy. O nie, znaleźliśmy kolejny, okej. Charm of the Vampire, czyli Kills Hill. Kolejna fajna sprawa, która nas wspomoże w dzisiejszym odcinku. Sprawdźmy, czy tutaj gdzieś się skrywa Super Secret Room. Nie ma. Ale sprawdźmy jeszcze tutaj. Też nie ma. Okej. Szukajmy dalej. Tak, tutaj w tej miejscówce są triki miejsca. Właśnie teraz bym wpadł na jedno z tych miejsc, gdzie można oberwać od tego mózga, który się kręci dookoła. Ale na szczęście udało nam się nie stracić. Wow. Okej. Skupienie na maksa. Dobra. Ech. Upiekło się dosłownie temu mózgowi. Okej, dobra. Czy jak postawię tutaj... Chociaż rany boskie. Rozkminiam, gdzie postawić bombkę, mając doktora Fitasa. To jest bardzo inteligentne, to co prezentuję. Co my tu mamy ciekawego? Judgment. To spawnowało chyba żebraczka. Ale okej, dobra, zachowajmy sobie może żebraczka. Pasowałoby jeszcze znaleźć Super Secret Room i tam zespawnować żebraczka. To byłby chyba najlepszy deal do zużycia tej karty. Nie uważacie? W sumie, czy jest sens szukać Super Secret Roomu teraz i ryzykować? Dobra, spróbujmy. Ryzyk fizyk. Możliwe, że nam się to zwróci. No come on, chciałem sobie skrót zrobić. Okej. No nie. Serio? Serio muszę biegać dookoła z powrotem? Dzięki. Dzięki, gro. Jest mi niezmiernie miło. Dobra, sprawdźmy, co tutaj. Lol, nie wiem, co to miało być. Dobra. Tu nie powinno być secret roomów. Ha, jest i sklep. Jest i sklep, świetnie. Zobaczmy, czy skrywa... Kurczę, no jak ja mam to... zmusić, żeby to wybuchło w jakimś... normalnym miejscu. No, tu chcę, żebyś wybuchło. Okej, dobra. Załóżmy, że tam nie ma Super Secret Roomu. Tak to się robi. Profesjonalne czyszczenie z chwastów. Co my tu mamy ciekawego? Zwykły chest. Nie dziękuję. Mamy jeden kluczyk. Tylko jeden kluczyk. Czy wchodzi do sklepu? Może na razie sobie odpuszczę. Może na razie sobie odpuszczę i odkryjmy te pozostałe pomieszczenia. Mam nadzieję, że nie ma ich już tutaj zbyt wiele. Okej. Rozwali zanim napęcznieją. Okej, dobra. Trochę kluczyków mamy. Więc w sumie możemy zerknąć, co ciekawego skrywa się w czeluściach sklepu. Dobra. O to ostatnio. Lol. No nie. Gdzie mam to? Okej, dobra. Ale po prostu to jest niepowetowana strata, że utraciliśmy Soul Hearta. Dobra. Nie ma co płakać nad rozlanym Soul Heartem. Maszynka. Dobra, zespawnujmy tutaj. No come on, żartujesz? Ty sobie robisz jaja? Nie, sorry. Aha, okej, dobra. Okej. Cube of Meat nas
uratował. Tym razem. Dobra, pograjmy. Czy jakaś ciekawa karta nam tutaj nie wypadnie? Może jakieś soul hearty? Dokładnie. Niewielka rekompensata za moją głupotę. Ale dobra. Wychodzimy na zero. Szedłem w to miejsce, licząc się, że będą straty. Jeżeli nie w ludziach, to w soul heartach. Ale pasowałoby zwiększyć, i to dosyć konkretnie, liczbę posiadanych soul heartów. Generalnie HP-ków w ogóle. Teraz już przesadnie ostrożnie po prostu dreptam. Okej, udajmy się zatem na starcie z bossem. Mam nadzieję, że pójdzie nam już całkiem sprawnie. Dobra. Dobra, to było bliskie. Come on! Ale będziemy mieli fajnego pomocnika. Shit! Of course. Dobra. Za wszystko już dziobie go w oko. Jest i nagroda za nasze nieniszczenie maszynek. Co tu ciekawego znajdujemy? Wow, dead dove. Spectral shoty? Robi się coraz ciekawiej. Nie powiem. Czy tutaj były jeszcze jakieś itemy, których nie dosięgliśmy, bo były niedostępne? Nie, chyba nic takiego nie było. Ja jeszcze w międzyczasie poszukam. Okej, okay, po prostu dostaliśmy latanie i spektralne szoty. Jesteśmy coraz konkretniej dopakowani i już w ogóle kompletnie nie przypominamy postaci. Którą zaczynaliśmy rozgrywkę. Bo to jest jakaś po prostu maszkaronek. Dobra. Eksterminacja w tempie ekspresowym. Wow. Jest coraz lepiej. No. Pojawiły się gridy, co mnie w ogóle nie cieszy. Mam nadzieję, że nie będzie ich tu więcej. Ha. Brzyd. Brzyd. Mr. Mega, czyli Blast Damage. No to już jest konkretna moc. Co tu będę dużo ukrywał? Właśnie, czy przez przeszkodę strzelimy? Oczywiście, że strzelimy. Dobra. Ziu. Świetnie, tu już obstrzelaliśmy wszystkie nasze możliwości. Gdzie tu jeszcze nie obstrzeliwaliśmy? Tutaj już wszystko było odkryte. Ha, czy tutaj? Dobra. Wow. Za jednym strzałem, no zasięg jest całkiem konkret. Powiem wam, fajnie jest być w posiadaniu tych trollbomb. Jest i sklepik, do którego na razie nie będę wchodził, no bo nie ma i po co, no bo... Gra zaczyna nam sprzyjać powolutku. Co nam to daje? Bad trip, świetnie. I stało się to w momencie, jak powiedziałem, że gra mi sprzyja. Kolejna złośliwość i chamstwo. Powinien być jakiś achievement za to, że się rozwaliło... Nie wiem co, prawie wszystkich przeciwników na levelu. Ale powinien być jakiś achievement za rozwalanie, jakieś takie masywne. Okej. Czas nadrobić braki w tym departamencie finansowym. Dobra. Ha, ha, ha. W
końcu byłem szybszy od tego Diabonga. Okej. Czy ja coś straciłem tutaj? Chyba... Nie, chyba nic nie straciłem. Okej. Mamy telepkę trochę, jak patrzę na tą Ewę. Yeah! Daj! Pięknie. Secret Roomu nie widać niestety. Znaczy super Secret Roomu nie widać na horyzoncie. Nie, nie chciałem rozwalić maszyny. Fuck. Dobra. Czyli pewnie teraz nie mamy już co liczyć na zespawnowanie się Angel Roomu. Wiem, że to może głupie, ale... Dobra, sprawdźmy jeszcze w tamtą stronę. Właśnie, może tutaj się skrywa Super Secret Room. Niestety nie. Ekstra. Jeszcze masek tutaj brakowało do pełni szczęścia, ale na szczęście nic się nie stało. Musieliśmy oberwać. Standard, oczywiście. Bad trip, nie dziękuję. Dziękuję, postoję. No i tu nic nie ma. Ha, tam też nic nie ma. No come on, nie mówcie, że... Okej, więc to jest albo na dole, albo na lewo. No, nie ma innej możliwości. Uff, bo już zaczynałem wątpić. I kolejny... Kolejny... Kurczę. Co teraz zrobić? Mamy Eternal Hearta, tylko teraz już będziemy chyba walczyć z matką. Czyli tu już nie powrócimy. Dobra. Ryzyk fizyk. Biorę. W pierwszej kolejności pewnie będziemy tracić... Chyba tak to było. W pierwszej kolejności będziemy... tracić Soul Hearty, więc ten Eternal Heart powinno nam się udać zachować. Dobra, zerknijmy jeszcze do sklepu. Wiem, że tego hajsu nie mam dużo, ale no może nam się poszczęści. Okej, dobra. Dobra, jest mapka, więc biorę. To jest dobry deal. Nie jest to co prawda kompas, ale mapka w połączeniu z kompasem robi różnicę. I to już całkiem konkretną. Okej, zapinamy pasy. Wow, to było mega szybkie i co najważniejsze, nie straciliśmy przy okazji żadnego serducha. Dobra, świetnie, health down, wykrakałem. Tears up, tu mamy tears up, tu mamy bad trip, nie dziękuję. Dobra, tears up, super, czyli nasz Eternal Heart został niestety zredukowany przez health down. Co mnie kompletnie nie cieszy, no ale co zrobić? Okej. Przywieszka, ale nie pękamy. Mamy całą mapkę odkrytą, co wiele nam nie daje, bo mamy wersję XL. Czyli będzie hardkorowo. I bądźcie tu mądrzy i znajdźcie, gdzie się może znajdować... gdzie się może znajdować pokój z bossem. Dobra. Spróbujmy to jakoś metodycznie sprawdzić. Jakaś piguła. Znowu health down? Nie za dużo tego? Come on. Okej. Oszczędnie, oszczędnie i na spokojnie. Dobra, świetnie.
to jest reakcja łańcuchowa po prostu. Jedna wybucha, detonuje drugą, trzecia wybucha, czwarta. Ha, lovers i lovers. Lovers i lovers. Lovers i lovers. Pasowałoby nie detonować ich tak blisko siebie, żeby zostawić sobie jakąś osłonę. Świetnie. Jeszcze będę zachwalał teraz, żeby się uspokoić. Okej, to nie było zbyt mądre. Idzie to powolutku. Dobra, to już go sięgło. Wow! A tej bombki to tutaj nie prosiliśmy. Dobra, zdetonujmy już całą resztę. A nuż będzie tutaj gdzieś jakiś Soulheart. Fajnie by było. Jakby było. Ale nie ma. Dobra, na prawo nie będzie pokoju z bossem. To też rada wyniesiona od was. Zatem dobra, udajmy się w prawo. Ha, okej, okay. Zaczekajmy na tego mózga, który nam się urwał. Ale urwał. Świetnie, do tego jeszcze przecież mamy spowalniajkę w postaci... Już nie pamiętam, Jezus Maria, Little Chada. Ekstra. Wow. No to by mogła być gruba lipa. Dobra. Ha. Arcade Room. W sumie posiadanie zabezpieczenia jeszcze przed muchami to by było coś fajnego. Ale dobra, zagrajmy raz. Dobra, dziękuję. O, taki prezent ode mnie dla was. Żebyście się nie zanudzili, jak ja będę lamił w Arcade Roomie. O! Ha. Jest i Soulheart. Ekstra. Dobra. Szukajmy dalej. Gdzie jeszcze może się znajdować pokój z bossem? Czy na lewo? Obstawiałbym, że nie. Zazwyczaj są gdzieś na krańcach levelu. Więc udajmy się... w prawo. Ciekawe, co tam tutaj dropnie. Okej, nic nam nie dropnął. Dobra, przytul się. Bracie. Hdrz, hdrz. I niech ktoś powie, że uściski przyjacielskie nie szkodzą. Fuck. No to sobie wykrakałem. A tutaj niestety cios kosztuje nas już aż HP-ka. Więc trzeba się z tym liczyć. Detonujmy tych dziadów jak najszybciej. Zdetonujmy też całą resztę. Modląc się o Soulhearty. Proszę, niech tu będzie Soulheart. Tutaj też. Cholerka. Jeszcze jeden został. Niestety. Dobra, po prawej stronie. Właśnie, też nie ma. Bossa. Wow. Nie? I do tego bombka, do tego jeszcze klonik. Bad trip. No nie no, mam... Kurde, co za pech.
Okej, okay, tutaj też nie widzę, żeby był pokój z bossem. Cofnijmy się zatem i eksplorujmy w drugą stronę. Korzystając ze skrótu. Dobra, pójdźmy w górę. Ale miałem zawieszkę. My się już przytulmy może. Okej, dobra. Może zespawnujmy sobie świecę od razu? No. 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 Dokładnie. Długo to trwało? Co tu ciekawego mamy? Ha, złoty chest. Kusząca opcja, ale może nie dziękuję. Kluczyków ci u nas dostatek. Ech, Soul Heartów niestety już gorzej. Wow, pijawy. Tutaj mamy konkretny double blast. Jakby to Burnejka powiedział. I niestety ciągle nie mamy pokoju z bossem. Dobra. Poszukajmy tutaj. No gin. Gin. Aha. Dobra, zdetonujmy tą całą resztę. Licząc, nie wiem, że będzie tu 1000 soul heartów. Dobra, u góry też nie ma pokoju z bossem. Co jest grane? Dobra, to szukam na dół. Fuck. To było smutne. To było bardzo, bardzo cholernie smutne. Dobra, my się przytulimy szybko. Po prawej też nie ma bossa. No w końcu! No tak, oczywiście wersja XL, która daje nam jeszcze dodatkowo jedną walkę w prezencie. Jakbym nie miał co robić. Ech. Dobra. No to chyba nie pozostaje nam nic innego. Sklepów tu już nie ma. Dobra, zmierzmy się z bossem. Tak! Dobra. Kasa. Wolałbym jakieś soul hearty. Tak, będę narzekał. Bo lamię, tracę i potem nie ma nigdzie. Cholerka. Okej. Okay. Puh, robimy wdech i jazda. Come on! Powiem wam, że damage jest po prostu pierwsza klasa. Dobra. Ciśniemy. No to docisnęliśmy konkretnie. I w sumie nie ma co tracić czasu, chociaż nie. Cofnijmy się i uzupełnijmy nasze braki. Tylko muszę zerkać teraz na mapkę, żebyśmy się nie wpakowali w jakieś nieodkryte jeszcze miejsce. Bo tego byśmy nie chcieli. Żeby teraz tracić jeszcze głupio. Skoro już bossa ubiliśmy. Dobra, teraz tutaj. Kurczę, jednak
Fajnie by było posiadać kompas. To już byłby mega zestaw do zabijania. No ale co zrobić, no? Chociaż mając tyle hajsu, to przecież hola hola. To przecież jeszcze możemy sobie pograć. Ha, a tutaj co było? Zostawiłem coś? Okej, już mi się wydawało, że znowu widziałem Eternal Hearta. Teraz wszędzie je widzę. Jak normalnie zapominam o nich, to teraz wszędzie je widzę. A, pograjmy sobie. A może nam jeszcze jakieś solo hearty wyskoczą? Sklepów już tutaj nie ma, więc możemy w sumie zużyć całą kasę. Wiem, mówiłem przedtem, że nie będę chodził do Arcade Roomu, żebyście się nie zanudzili. Ale już. Niech stracę. Znaczy, ja stracę. Jakoś tam powiedzmy, zyskam. To wy stracicie. Więc ewentualnie sobie przeklikniecie to. Ech. Ech. Właśnie, dobre pytanie. Czy maszyna krwiodawcza pobiera tylko czerwone HP-ki, czy pobiera również soul hearty? Ha, to jeszcze nie wiemy, co robi. Range up, ekstra. No tyle mieliśmy negatywnych pigów, że teraz w sumie pora na odmianę. No trochę pozytywnych pigów. Nie pogardziłbym teraz HP up. Oj, nie pogardziłbym. Yeah. W pewnym sensie to jest HP up. Za chwilę jednak zerknę na wiki, zobaczyć na opis Blood Donation Machine, bo w sumie trochę HP-ków nam tutaj wypada. I teraz fajnie by było, jakby się okazało, że ta maszyna pobiera tylko czerwone serca. Znaczy, patrząc na etykietkę nad maszynką, wychodziłoby na to, że tylko czerwone pobiera, ale nie do końca ufam tej grze, powiedzmy sobie to otwarcie. Więc wolę się najpierw upewnić na wiki, więc w czasie pograjmy sobie jeszcze tutaj. Niech wypadnie, co ma wypaść. Jak tam u was w ogóle? Bo u nas cholerne upały. I nie chcą się skończyć. Muszę uważać, żeby bomby nie odpalić przypadkowo. Też się zastanawiam, czy zespawnowanie świecy wcześniej, trzymanie jej nad głową też powoduje to, że jak trzymamy świecę nad głową i wejdziemy do kolejnego pokoju, to zadajemy damage o połowę słabszy, tak samo jak na przykład w przypadku Brimstona. Czy może tak nie jest? Okej, dobra. Zobaczmy teraz jeszcze szybko na Blood Donation Machine. Okej, i mamy jasność. Maszyna zabiera nam z podstawowej puli HP-ków, czyli zabiera nasze czerwone serca i ignoruje nasze soul hearty. Chyba, że mamy na przykład pół czerwonego serca tylko i jakieś soul hearty, wtedy maszyna nam zabierze soul hearta i oczywiście zabierze też nam eternal hearta, jeżeli byśmy mieli, więc trzeba uważać na to. Dobra. Więc Boże, boję się, że mi zabierze solo harta jednak, mimo wszystko, ale no tak, jeszcze mam przecież kartę Lovers. Dobra. Zregenerujmy się. Mamy tutaj jeszcze przecież kartę Lovers, ale dobra, pograjmy. Grunt to strategia. Grunt to taktyka, grunt to brak paniki! Uaa! Dobra. Teraz tak. Zobaczę, czy ta karta, która nam się tutaj wala, to czy to przypadkiem nie było właśnie Lovers. Bo jeżeli tak... Aha, jeszcze mam tutaj jednego HP-ka, który się wala. Lovers, świetnie. I tu jeszcze mamy jedno serce. Ekstra, więc pograjmy jeszcze trochę. Błagam, niech wypadnie nam, kurczę, HP up z tej maszyny. Dobra, Lovers spełnuje nam dwa czerwone serducha. Ciach, ciach.
Do tego jeszcze mamy jedno, które leży sobie na levelu. Okej, dobra. I ostatnie dwie rozgrywki, no chyba, że nam wypadnie coś ciekawego. Chyba, że nam wypadnie, nie wiem, dolar. Chociaż w sumie pieniądze już teraz nic nam nie dadzą tak naprawdę. Okej, tu zbieramy jedno serce, plus wala się tam jedno, czyli możemy jeszcze raz zagrać. Jest i nagroda za nasze starania. Nareszcie. Super. No to teraz jest już elegancko, aczkolwiek no... Dobra, dalej narzekam. Mogłoby być jeszcze lepiej, ale... Ale jest nieźle. Jesteśmy w łonie. Mamy doktora Fitasa. Mamy Blast Damage. Czego chcieć więcej? Udajemy się do katedry. Żebym z rozpędu i przyzwyczajenia nie wszedł do Sheolu. Musimy wejść w światło. Zawsze się mówi, jeżeli widzisz światło, nie idź w stronę światła, ale tutaj akurat w tym przypadku jak najbardziej wchodzimy w stronę światła. Okej. Okay. Już na starcie mamy widoczną przynajmniej mapkę. Dobra, popatrzmy, co jest u góry. Wow. No to było konkretne. U góry nie ma pokoju z bossem. To przynajmniej chociaż tyle nam się wyjaśniło. Okej, tutaj teoretycznie nie powinna być nigdzie secret roomów. Dobra. To udajmy się może w prawo. Najpierw. No come on! Wybuchać mi! Ekstra. Co ciekawego się tutaj kryje? Zwykły chest? Nie dziękuję. Holy... Fuck. Straciliśmy, ale nie ma tragedii. Mam nadzieję. Dobra, u góry nie ma bossa. Ha, jest i maszyna losująca. I co z tego? Nic, kurczę, z tego. Dobra. Lecimy w prawo. Ekstra. Teraz jeszcze zdetonować tego dziada. Bez strat własnych. Uff, dobra. Ha. W prawo nie ma też pokoju z bossem. Na dole też pewnie nie będzie, więc kurde. Nie podoba mi się to. Dobra. Świeca. Uff. Dobra. Mam schizy coraz większe. Ha. W lewo czy na dół? Dobra, chodźmy na dół. Okej. W ostatniej chwili. No. Nie no. Wybuchaj ładnie, a nie pyskowanie. Dobra. Świeca i na dół. No to pięknie rozegraliśmy. I oczywiście, czemu miałby być na dole jakiś... pokój z bossem na przykład. Prawda? Niech się jeszcze Virios pomęczy. Taka to jest właśnie gra złośliwa. Okej, no to jazda. Świeca. Co my tu mamy ciekawego? Tajemniczą? Health down, to nie dziękuję, ale jakąś tajemniczą pigułę. Błagam, health up. Luck up, no dobra. Coś up w każdym bądź razie. Okej, no to gdzieś już tutaj musi się czaić pokój z bossem. Albo u góry, albo na dole. Dobra, świeca. A
to ci ciekawostka. Nie, tego nie chcemy. Bob's Rotten Head, a dobra. Ha. To czyżby gdzieś na dole się czai? Kurde, co jest grane? Chyba, że... Kurczę. Czemu ten jeden pokój w ogóle tak miga dziwnie? Dobra. No to... Siup. Ekstra. Nie peniamy. Jest! W końcu. Tears up. Bierę. Sprawdźmy jeszcze, czy nie ma jakiegoś secret roomu tutaj. To by było fajne. Ha. Okej. Okay. Czai się gdzieś najwyraźniej indziej. No to... Czas się zmierzyć z bossem. Wow. No, gro, nie przywieszaj mi się teraz. No, już tak blisko. Udało się. Udało nam się. Udało nam się, już Boże, gadam głupoty. Udało nam się odblokować kolejne rzeczy Polaroida. Kolejny Soul Heart, może wezmę, zanim coś mi tu wyskoczy i nakopię do tyłka. I kolejna postać dołącza do grona czempionów, którymi udało nam się ukończyć grę. Delektujmy się outrem. To smutne, poetyckie. Ale to nie jest ważne, bo kolejna postać jest odczekowana. Rany boskie, co za emocje. Masakra. Mamy Polaroid. Mamy Sacrificial Knife. Czyli dwa kolejne sekrety odblokowane. Rozkręcamy się. Gra nabiera rumieńców. Dzięki wszystkim za uwagę. Trochę długi odcinek, ale jak najbardziej udany. Dzięki jeszcze raz za oglądanie do samego końca. Ci, którzy oczywiście dotrwali. Achievement unlocked. Achievement no life unlocked. Nie no, żartuję. Dzięki wszystkim za uwagę. Ja jestem Virios i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.